Cześć. Dzisiaj nadaję tę lekcję z innego miejsca, to znaczy jestem w tym samym pokoju, ale siedzę przy moim biurku. To dlatego, że mam bardzo dużo pracy i tak będzie szybciej i wygodniej, bo nie chcę Was zostawiać kolejny tydzień bez lekcji. Dzisiejsza lekcja będzie krótka, będzie konkretna. Chcę Wam pokazać na jednym przykładzie, jak bardzo fonetyka, czyli Wasza wymowa, ortografia i gramatyka, jak bardzo są ze sobą związane. I chcę Wam pokazać, że te wszystkie właśnie te systemy, czy te podsystemy języka, to jest całość, to tworzy całość. I to nie jest tak, że ortografia, fonetyka i gramatyka to są jakieś oddzielne rzeczy, których uczymy się oddzielnie. Nie. Uczymy się tego razem i powinniśmy o tych wszystkich elementach pamiętać. Więc przejdźmy do tego przykładu, który chcę Wam dzisiaj pokazać. Chodzi o dwa słowa, bardzo podobne i różniące się takimi drobnostkami, ważnymi drobnostkami. Posłuchajcie. Pierwsze słowo to codziennie. 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 A drugie słowo to codzienne. 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 No i spójrzcie. Codziennie. Zobaczcie, jaka tu jest ortografia, jaka jest pisownia. Codziennie. Codziennie. Jest tam miękki dźwięk, stawiamy tutaj i oczywiście to jest przysłówek, czyli to słowo mówi nam, jak często coś robimy. Na przykład codziennie piję kawę, codziennie spaceruję, codziennie czytam coś po angielsku. Więc to jest pierwsze słowo, a drugie słowo to było codzienne, codzienne. I tutaj to słowo nam odpowiada na pytanie jakie, a więc to jest przymiotnik i będziemy potrzebowali jakiejś rzeczy, jakiegoś rzeczownika, który opisujemy za pomocą tego słowa, czyli na przykład codzienne życie, codzienne sprawy, codzienne rozmowy, a więc jakie sprawy, jakie życie, jakie rozmowy. I zobaczcie, tutaj wymowa jest twarda, codzienne, 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 nie ma i wymowa jest twarda. Więc porównajcie sobie te dwie formy. Codziennie, codzienne. No i tak jak mówiłam, codziennie mogę czegoś słuchać, a więc słucham codziennie czegoś po angielsku, czy po polsku, czy po rosyjsku. Codziennie piję kawę, codziennie ćwiczę jogę, czy codziennie czytam coś po polsku, angielsku, rosyjsku. I tu oczywiście przypomnienie dla Was, jeżeli uczycie się języka polskiego, to codziennie musicie słuchać, czytać, pisać i ćwiczyć. Natomiast codzienne mogą być sprawy. Codzienne słuchanie jest bardzo ważne w nauce języków. I tu zwróćcie uwagę, że słuchanie to jest rzeczownik odczasownikowy. Czyli to nam pokazuje aktywność, ale to jest rzeczownik. A więc jakie słuchanie? Codzienne. Codzienny albo niecodzienny widok, kiedy coś jest nietypowe, wyjątkowe, inne, to możemy powiedzieć, to jest niecodzienny widok. No i codzienny spacer też jest bardzo ważny. Więc to na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!